i inny, który również drapieżny. W tym zestawie również mam nową serię powrotków Excel. Cały zestaw długości 190 cm po 900 gram wyrzutu idealnie nadaje się do mikro przynęt. Teraz zaprezentuję przynętę pochodzącą też z pakietu nowości na 2015 rok. Przynęta Skinny Kick japońskiej produkcji, zasączona traktorem wspomagającym apetyt ryb. Mała przynęta, karbowana konstrukcja, bardzo mała paletka ogonowa, jednak idealnie nadająca się do połowu okoni, ale także strągów, pleni i jazi. Założona na niewielką główkę z przedziału od grama do 3-4. Może być prowadzona z opadu, jak również przy jednostajnym zwijaniu. Natomiast ten opad jednostajny, również opad w toni, sprawia, że wymienione wcześniej gatunki potrafią się taką przynętą mocno interesować. Przynęta ta idealnie nadaje się, tak jak wspomniałem, do klasycznego opadu, jak również prowadzenia w toni lekkimi podszarpnięciami wędki lub nawet z kołowrotka. Najbardziej popularnym kolorem wśród gatunków ryb drapieżnych, mniejszych jako konie, jazie, jest ciemny brąz, niekiedy też odcienie herbaty z pieprzem. Można powiedzieć, że najbardziej uniwersalna kolorystyka. Oczywiście każdą przynętę z tej palety można dobrać do wymogów danego zbiornika przejrzystości wody. Przynęty te w przypadku okoni można też bardzo leniwie prowadzić przy dnie. W momencie startu do góry szybkim podciągnięciem często potrafią zainteresować właśnie chimeryczne okonie. Jest to najmniejsza z grupy przynęt proponowanych przez Dive w segmencie przynęt okoniowych. Pozorna brak pracy tej przynęty niewidoczna niemal z większej odległości, jednak w momencie podszarpywania przekłada się na pracę całej przynęty, ponieważ jest ona wykonana z bardzo miękkiej gumy. Oprócz tego samokarmowanie i przewężenia sprawiają, że bardzo dobrze reaguje na wszelkiego rodzaju podbicia i podszarpnięcia. Dobrze znaną także serią już i docenioną przez wielu wędkarzy jest seria Defin. Tutaj zaprezentuję 7,5 cm przynętę, również japońskiej produkcji. Przynęty te są wszystkie nasączane traktorami. Oprócz tego bardzo miękkie tworzywo, miękki silikon sprawia, że przynęta pracuje przy najmniejszym ruchu, czy wędki, czy też kołowrotka. Oprócz tego przewężenie w części ogonowej wspomaga jej pracę przy najwolniejszym zwijaniu. Przynęty te, nawet w tej niewielkiej wielkości, można powiedzieć, że w szczycie sezonu na niewielkich zbiornikach, na przykład rzecznych, są bardzo uniwersalnymi przynętami. Można na nie łowić także szczupaki, okonie, ale i również glenie, czy też bolenie. Przynęty, tak jak widać, strągi również interesują się przynętą. Wdzięczna ryba do pokazu. Jak widać, też można w taki sposób prezentować. Na bardzo lekkiej główce z przedziału 2-3 gramy, właśnie jesienią, ta wielkość też okazuje się nieoceniona. Na mniejszych zbiornikach do łowienia szczupaków, właśnie z opadu przede wszystkim. Wolno prowadzona przynęta w toni w momencie zatrzymania i w momencie przejścia w opad często właśnie bardzo dobrze działa na szczupaki. Nie zawsze musi być tam duży wabik, żeby kusił jesienne ryby. Tak jak widzimy, najdrobniejsza praca, najdrobniejszy ruch wędki sprawia, że ta przynęta świetnie pracuje. Oczywiście w przynętach już tego typu jak Defin
Jej pracę, jej sztywność możemy regulować przede wszystkim długością haka. Im krótszy, tym przy tak miękkim silikonie uzyskamy szerszą pracę całej przynęty. Im dłuższy hak zostanie użyty, usztywniamy cały korpus i wtedy przechodzimy w drobniejszą pracę ogonową. Będąc w sezonie już sandaczowym, będąc w sezonie sandaczowym, również możemy po większego brata Defina sięgnąć. 10-centymetrowa guma z podobnego silikonu zachowuje się również bardzo plastycznie. Jej pracę oczywiście też regulujemy długością haka, co jest bardzo istotną rzeczą w przypadku tych przynęt. Im krótszy hak, tym bardziej praca jej jest szersza. Natomiast usztywniając cały korpus uzyskujemy pracę typowo ogonową, wąską. Przynęty te idealnie sprawdzają się przy łowieniu sandaczy przez cały rok. Natomiast już ta wielkość w okresie jesienno-zimowym także sprawdza się na te największe opony. W tej kategorii przynęt mamy, tak jak widzimy, agresywne kolory, ale również przynęty występujące w naturalnych odcieniach możemy używać nawet do łowienia boleni. Stąd ta konstrukcja, tutaj podobny kształt, do tego też wersje szaro-srebrne, perłowo-srebrne. Doskonale imitują właśnie rybę, na której najczęściej żerują boleni. I tego typu właśnie przynęty na lekkich łówkach bardzo skutecznie potrafią bawić bolenie na przelewach, rafach, gdzie właśnie praca jest gumy bardziej popularna, właśnie ogonowa. Możemy spokojnie pokusić się o obławianie wszelkich cieni nurtowych w poszukiwaniu także bolenia tymi gumami. W przypadku łowienia też szczupaków czy sandaczy bardzo często łowimy na szuranego, bądź przy bardzo wolnym prowadzeniu przynęty w okolicach dna. Cała konstrukcja gumy, jak również silikon w mojej produkcji użyty, sprawia, że ta przynęta pracuje przy najmniejszym ruchu. Dodatkowo kuszącym elementem może być po kilku obrotach wolnych kostką, bądź nawet szuraniu, szybkie podbicie przynęty z wędki przez te obrota. W tych momentach właśnie najczęściej też następuje branie. Ale to też dzięki temu, że przynęty po prostu zachowują swoją pracę przy najmniejszym ruchu. Tutaj jak widać nawet przy lekkiej główce ten opad jest bardzo agresywny. Serii przynęt doskonale już znany na polskim rynku, Duck Fin Shad, w tym sezonie nowością, chociaż tu mamy model 9-centymetrowy, nowością będzie długość 6 cm. W przypadku tych przynęt dużą i ciekawą, znaczy łagodną pracę ogonową, łatwą do uzyskania, uzyskujemy dzięki paletce ogonowej i przewężeniu, która bez problemu sprowadza, nadaje na pracę przynęcie. Cała konstrukcja, trzeba zauważyć, w przypadku tych przynęt jest walcowa i zwarta i cały korpus utrzymuje swoją sztywność. Natomiast przewężenie części ogonowej, jak również idealnie zaprojektowana do kształtu przynęty paletka sprawia, że przynęty te bardzo dobrze pracują przy najmniejszym opadzie. Mniejszy wpływ w przypadku tych przynęt ma długość haka. Oczywiście możemy nią też regulować jej skłosiową pracę. Im krótszy, tym przynęta będzie się bardziej wykładała. Natomiast w porównaniu z przynętami, które zaprezentowałem wcześniej, tutaj już mamy sztywność całego korpusu i aż długość haka nie będzie tak na nią wpływała. Największe przynęty z tej serii idealnie sprawdzają się właśnie przy łowieniu szczupaków. Na wielu zbiornikach już udowodniły swoją wyższość nad innymi, ale to też dzięki właśnie bardzo płynnej pracy przy najwolniejszym zwijaniu. Zupełną też
przykład. No, rośnie, jeżeli chodzi o długość, dobrze znanej serii The Swing. Seria ta do tej pory była w długości 17-14 cm. Były to typowo szczupakowe przynęty do odławiania na przykład płytki z zbiorników na lekkiej główce. Cechą charakterystyczną tych większych gum była ich waga, jak również też zachowanie współosiowej pracy z najmniejszym obciążeniem. W tym roku firma Daiwa przygotowała 9-centymetrową wersję. Najbardziej kompaktową, najbardziej uniwersalną. Kierowana właśnie do łowienia szczupaków, leski, sandaczy. Przynęty te dalej zachowały swoją pracę dzięki szerokiej paletce ogonka, jak również przewężeniu w części ogonowej. Przynęty te na pewno mogą w okresie jesiennym uzupełnić pudełko niejednego wędkarza sandaczowego, szczupakowego. W tej wielkości na pewno największe opanie też sobie nie poradzę z jej zastaniem. To może się okazać bardzo przyjemnym przyłowem. Przynęta ta też jest właśnie skierowana w tej wielkości do łowienia szczupaków, dlatego jak widzimy wolne prowadzenie i nie nastąpiło żadnych problemów w nadaniu jej pracy. Kolorem, tak jak wspomniałem, bardzo uniwersalnym, dającym doskonałe efekty nawet w nieco mniej przejrzystych zbiornikach, są odcienie brązu, herbaty i tutaj też seria The Swing ma w swojej ofercie tego typu przynęta. Lekkie przebarwienie części dolnej podbrzusza tej przynęty również odbijają na tle ciemniejszej wody. Wszystkie te przynęty naruszane są atraktorami, więc najlepiej też korzystać z oryginalnych opakowań, które dobrze zatrzymują zapach użytego płynu. Przynęty te także można używać z dużym powodzeniem na bardzo zarośniętych, płytkich zbiornikach, na lekkich główkach. Nie tylko więksi bracia tej przynęty, 10-11-centymetrowe gumy, zachowują swój współosiową pracę, też broni. Także i te przynęty właśnie nadają się do łowienia na płytkich, zarośniętych wodach. Poszukiwano oczywiście szczupaków. Myślę, że z naszej oferty sporo będzie mogło coś ciekawego wybrać w nadchodzącym sezonie. Serdecznie dziękuję Państwu. Zapraszam również na nasze stoisko, gdzie będzie można zobaczyć cały asortyment, jeżeli chodzi o nowości na 2015 rok. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.